Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was propozycję albo lekkiej kolacji, albo dobrego śniadania. Będzie brzoskwinia, będzie Sigma, oczywiście nasza psina, zobaczycie jak nam tutaj dokazuje. I będzie mozzarella, będą pistacje, no pyszne takie letnie śniadanie. Zapraszam Was serdecznie. Wy nie widzicie, ale jak nie jest szaro-buro, to jest troszeczkę jaśniej w kuchni, więc jest słońce za oknem, jest fajnie. I powiem Wam, że ja uwielbiam mozzarellę i paradoksalnie, mimo że takiego surowego białka z mleka nie toleruję, typu laktoza, natomiast jeżeli chodzi o mozzarellę, parmezan, fetę, halloumi, to białko już jest trochę jakby w innej strukturze i jest dużo dla mnie bardziej strawne. Nie wiem jak Wy macie, napiszcie w komentarzach jak Wy tolerujecie surowe mleko i jak sery, bo jestem pewna, że sporo jest takich właśnie osób, które lepiej sobie radzą z serem niż z samym surowym mlekiem. Ale o czym chcę powiedzieć? Wakacje, bo na przykład zimą już tak nie, ale latem i wiosną i jesienią jeszcze jak są takie pyszne pomidory, ja kocham mozzarellę. I robię tą mozzarellę na wszystkie możliwe sposoby. I dzisiaj Wam polecę jeden z moich sposobów, który bardzo lubię, zwłaszcza latem. To jest mozzarella, nie z pomidorami, a ze smażoną brzoskwinią w rozmarynie. Ja tam jeszcze ją troszeczkę dodam co nieco. I jest, słuchajcie, przepyszna, więc zaraz będzie sezon. Ja już mam pierwsze brzoskwinie, nie polskie co prawda, ale ekologiczne, ona nie jest taka za ładna. Skądś przylądowa. A, no i właśnie chcę powiedzieć, że dzisiaj na planie mamy naszą koleżankę Sigmę, która już trochę urosła, więc do blatu już dosięga. Będzie nam na pewno przeszkadzać, więc proszę jej wybaczyć. Ona ma tylko pół roczku i ma prawo jeszcze tutaj przeszkadzać w kuchni. Maroń już nie przeszkadza, chyba że jest kurczak, to przyjdzie sprawdzić. I teraz mam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja mam zawsze w lodówce, zwłaszcza wiosną, latem, własne domowe pesto. Zwykłe bazyliowe, klasyczne pesto. Jeśli trzeba, żebym ja je powtórzyła, bo ono kiedyś było na starym kanale, ale wydaje mi się, że pesto to jest taka prościzna, ale jeśli potrzeba, żebym zrobiła znowu klasyczne pesto jedno i takie miałam pyszne paprykowe drugie, to ja Wam zrobię, tylko napiszcie pod spodem czy. Nie sigmulek, nie wolno. Dobrze, to słuchajcie, będzie szybka sprawa. Robimy tak, podgrzewamy sobie masło. Maron wszystko wypił, widzisz? Nie będziesz miała wody. I kroimy, ja kroję w takie paseczki, jakby ćwiarteczki, nie wiem jak to fachowo nazwać, brzoskwinie. I przy okazji, jak już ją pokroję, a chcę Wam powiedzieć, że jak ona będzie taka bardzo dojrzała, soczysta, że Wam się będzie lało z ręki, to równie dobrze możecie użyć takiej bez smażenia jej w rozmarynie, tylko dodajecie świeżą brzoskwinię i suszony rozmaryn. Ja zrobię takie rozmarynowe masło, bo to jest taka pierwsza brzoskwinia i ona jeszcze się do smażenia bardzo dobrze nadaje. Dobra, tutaj sobie rozmarynowe masło jest. Ja już sobie wycinam brzoskwinię, która idzie do smażenia. Hop. Także ja mam w ogóle wrażenie, że my, może nie na tym kanale, bo tutaj jest bardzo zdrowo, ale generalnie jakoś tak ludzie jedzą coraz mniej owoców. Banany, no to ja jakby nie traktuję tego jako owoc sezonowy, on jest cały rok i jakoś mu nie ufam ogólnie. Natomiast jabłka, gruszki, brzoskwinie, porzeczki, agrest, mam wrażenie, że tego coraz mniej jemy, więc będę Wam przypominać w tym sezonie o tych rzeczach i będziemy z nimi sobie gotować. Dobrze, i teraz słuchajcie, jak ja mam takie pesto świeżutkie, swoje domowe, trochę rozrobione z oliwą. Dlaczego? Dlatego, że tak jak włożycie sobie to moje pesto do lodówki, to ono się trochę robi, takie gęściejsze. Czekaj Sigma, ale nie możesz, bo tu będzie wszyscy będą mówić. I to jest właśnie też dla Was, bo wszyscy mówią tak, jak ktoś nie ma psa, ojejku, jaki fajny pieseczek. Pieseczek jest fajny, jak się go odchowa, jest starszy, to jest super. Ale jak się nie ma wiedzy i cierpliwości, no to weźcie to pod uwagę. Koteczek może być też dobry. Dobrze, więc ja teraz sobie, może nie poszarpię, chociaż w domu to bym ją poszarpała. Ja ją potnę po prostu, tą mozzarellę. I
ją otoczę w pesto. Niech ona sobie tutaj nasiąknie tym pysznym bazyliowym pesto. Oczywiście możecie dodać tą mozzarellę albo wyserwować na przykład na liściach sałaty, na liściach szpinaku. Ja dzisiaj taką prościutką wersję zrobię. I teraz tak, biorę miseczkę, w której będę serwować mozzarellę. Zrobię sobie kostkę z awokado. Kostka z awokado będzie pyszna. O, skórka weszła. A że dzisiejsze nagrywania zaczynamy właśnie o tym przepisem, no to będziemy mieć pyszne śniadanie drugie z ekipą. Hop, 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 hop. Sigmulec. Pewnie zapytacie, czy można dodać pomidora. Jasne, taki bardzo świeżutki pomidor, wygrzany w słońcu z brzoskwinią, świetnie się też będzie komponował. Tu możecie dodać trochę pieprzu. Jak to masło się tak mocno zezłoci i zacznie być rozmarynowe, to to jest ten moment, kiedy przypieka się właśnie troszkę ta nasza brzoskwinia. Ona się tak delikatnie skarmelizuje. Teraz ja uwielbiam połączenie awokado i szalotka. Dodaje to trochę wytrawności całości, więc tak. Dobra, to teraz poczekam chwilę na brzoskwinkę. O, już jest pięknie zezłocona. Dodaję ją tutaj. Uwielbiam takie połączenia właśnie słodko-słone. Kocham. Dobra, brzoskwinia jest. Teraz zobaczcie, jakie to jest szybkie śniadanie. Oczywiście, jak nie macie czasu w tygodniu, to sobie zróbcie taki królewski posiłek weekendowo. O. Troszeczkę oregano. Takie prawdziwe włoskie oregano, ja je rozetrę. Trochę pistacji. Bez skórek oczywiście. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, oliwa, jeszcze troszeczkę oliwy. I ja nie mam akurat dzisiaj w domu gęstego, słodkiego crema di balsamico, czyli tego kremowego, takiego gęstego sosu balsamicznego. Natomiast u mnie jest winegret z marakui. I ja go sobie świetnie tutaj z tym połączę. Hop. Możecie dodać listki bazylii, możecie jeszcze dodać, co tam Wam w duszy gra. Ale to już, zapewniam Was, będzie bardzo dobre. Nie, ja jem sama. Ale pychota, słuchajcie. I ta zimna mozzarella otoczona w pysznym, takim mocno bazyliowym pesto z lekko, tak, z lekko kwaśną brzoskwinką. Słuchajcie, przepyszne. Koniecznie napiszcie, czy mam zrobić Wam pesto na kanale. Ja za chwilę serwuję malutkie śniadanie i kontynuuję dzisiejsze nagrywanie. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli szukacie innego przepisu, zapraszam tutaj.